19 stycznia wspominamy świętego Mariusza, męczennika. Według starego martyrologium Mariusz pochodził z zamożnej rodziny. Po nawróceniu się na chrześcijaństwo rozdał majątek ubogim i przybył z Persji do wiecznego miasta, aby odwiedzić groby apostołów. Przyjechał z rodziną, żoną Martą oraz synami Audifaksem i Abakukiem. Był to prawdopodobnie koniec III wieku, w okresie panowania cesarza Klaudiusza II lub Dioklecjana. W Rzymie starał się pomagać prześladowanym współwyznawcom. Z kapłanem Janem miał pochować 260 męczenników przy Via Salaria. Zostali schwytani i torturowani. Mieli być rozciągani, przypalani ogniem i szarpani żelaznymi hakami, a w końcu poobcinano im kończyny. Wszyscy czworo dali świadectwo wiary i nie oddali hołdu pogańskim bożkom. Zginęli śmiercią męczeńską. Mariusz z synami zostali ścięci przy Via Cornelia pod Rzymem, a Martę utopiono w studni lub w stawie w Ninfa, dziś Santa Ninfa, niedaleko Rzymu. Ich ciała odnalazła Rzymianka Felicyta i pogrzebała je w dniu 20 stycznia. Rok nie jest pewny, spotkać można informację o 270 roku w swoim gospodarstwie w Buxus, obecnie Boccea, na terenie Rzymu. Powstał tam kościół, który w okresie średniowiecza był miejscem pielgrzymkowym. W IX wieku w Rzymie wzniesiono osobny kościół ku czci świętego Mariusza. Dziś z tego kościoła pozostały tylko ruiny. Szczątki całej rodziny zostały odkryte w roku 1590 i przeniesione do kilku rzymskich kościołów. Część relikwii znalazła się w Niemczech i we Francji, gdzie zostały zniszczone przez Kalwinów. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Mariusz aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie cierpliwie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.